Cześć, witam ponownie wszystkich, którzy oglądają moje filmy o pszczelarstwie amatorskim w Stanach Zjednoczonych. Przyjeżdżam dzisiaj do moich uli, żeby po raz kolejny sprawdzić, jak moje pszczoły pracują, jak się rozwijają i co się dzieje w tych ulach. Mam nadzieję, że jakiś postęp zobaczymy. Tak więc zapraszam do oglądania. Dzisiaj na pierwszy ogień weźmiemy ul pomarańczowy. Zobaczymy, co u niego słychać. Pogoda dzisiaj jest bardzo dobra. Jest nie za gorąco, ani też nie za zimno. Zbytnio wiaterku też nie ma. Więc mam nadzieję, że pszczoły pracują. W tamtym tygodniu dokładałem korpusy do dwóch uli. Zobaczymy, jaki pożytek te moje pszczoły zrobiły sobie z tych dodatkowych korpusów. Ładują, widzę, nektar do tej ramki z czerwiem, którą włożyłem tutaj na samą górę, ale też zaczynają odbudowywać górny. Chociaż jak widzę, tutaj jest jakiś błąd w sztuce. Zaraz to sprawdzimy. Jakiś dziki tutaj jest. Kawałek wosku. Nie wiem, dlaczego akurat w tą stronę to budują. Ale to tak nie powinno być. Zaraz im to postaram się zabrać. No, ważną rzeczą jest, że w ogóle zaczynają coś tu robić. To znaczy, że jeszcze jest, mają jakieś zasoby, gdzie przynoszą nektar, noszą sobie gdzieś z zewnątrz. Bardzo dobrze. Może krzywo włożyłem te ramki tydzień temu i dlatego budują coś tak w poprzek. Ale jak na razie cały korpus pusty. Nic tutaj nie zrobione jest. No poza, tak jak tylko wspominałem, tą ramką, którą włożyłem im tutaj wcześniej. Z ciekawości tylko zobaczę, czy jest nowy czerw. Ramka jest pusta, przygotowana do czerwienia. Ale już są jajka. Tak, już są. Czyli już gdzieś królowa chodzi, gdzieś już jajka znosi na tej rameczce. To bardzo dobrze. To bardzo dobry znak. To znaczy, że już postanowiła wejść wyżej i coś nosić. Nie widzę jej tutaj, ale no, jak wiadomo, może być wszędzie. To jest ta ramka stara, a tak tylko pokażę. To jest ramka nowa, którą właśnie pszczoły odbudowują. To właśnie to krzywo, bo ramki coś były, za duży odstęp był między ramkami i muszę to zdjąć. Żeby zaczęły budować prosto. Dobra, nie ma tutaj czego oglądać, więc nie będę przewracał wszystkich ramek po kolei. Jak sobie budują, tak niech sobie tutaj budują. Pomalutku.
jeszcze, skoro już zaczęły, to jest dobry znak, to znak, że coś będzie, coś z tego wyjdzie. Zerknę tylko na dół. Tu oczywiście mnóstwo takiego dzikiego wosku na ramkach. Muszę to zdejmować, bo ramki mi się sklejają, a to nie jest dobre. Spróbuję pójść za radą tych, którzy mówili, żeby wkładać nieodbudowane ramki w środku, pomiędzy gniazdo. Tak zrobimy, bo jest sporo tutaj nieodbudowanych ramek, znaczy sporo, dwie w sumie, całkowicie nieodbudowane ramki. Więc je wyjmę, przesunę ramkę z miodem na sam brzeg, która może być rozpoznawana przez pszczoły jako ramka zatworowa. To jest ta ramka, tutaj widzę już nabita, cała nabita jest miodem z tej strony. Tutaj jest pusto, nic, więc może włożymy tak, zobaczymy, czy to coś zmieni. Muszę tylko uważać, żeby nie zgnieść tutaj tych pszczół do ściany. Tu jest pusto, więc poprzekładamy. Może nam coś to da. Tu jest pięknie odbudowana ramka z czerwiem, więc ją przesuniemy. Tutaj rameczka jest odbudowywana również. Tu to samo. Ramki odbudowywane, jest czerw, wygryzający się, kryty, nieodkryty czerw, dużo jajek. Dobrze. No więc tutaj włożymy tą jedną ramkę pustą. O. Zobaczymy dalej. Tutaj jest wygryzający się czerw. Tutaj są już jajka. Pięknie. Kolejną pustą ramkę. Zobaczymy, jaki pszczoły zrobią z tego pożytek. Tu jest trochę cięższa ramka, czerw, pyłek, tu to samo, pyłek i czerw, całkiem niezły magazyn. Ta rameczka ostatnia, również mnóstwo czerwiu i dużo pyłku. Jeśli mi się uda, to włożę tą ostatnią ramkę pustą tutaj. Ok. Dobrze to wygląda. Wyrównam.
i więcej już tutaj nie będę zaglądał. Szybciutko tylko spojrzę na dół. Tu jest ta sama sytuacja, więc dobrze by było, żebym zrobił to samo. Bo skoro mi w ogóle nie odbudowują, to trzeba je jakoś zmusić, żeby te zewnętrzne ramki zaczęły być odbudowywane również. Bo tak tylko idą pionowo do góry, ale już na bokach wszystko jest puste. Mimo że jest to pierwszy korpus, jest nieodbudowany, ponieważ szybko dokładałem im korpusy na górę i pszczoły nie odbudowywały tych ramek, które im wstawiałem. Są tylko mocno zaklejone. No dobrze. Przełożymy szybciutko. Wstawimy. Rameczkę tu. Tak. Dobra. No to może tutaj coś dobrego z tego może wyniknie. Okej. Nie będę im tutaj więcej zawracał. Zamykamy tak jak oryginalnie powinno być. Dobrze. Ul wygląda całkiem dobrze. Że pszczoły zaczęły się mną bardzo interesować. To jest znak, że trzeba zmykać. Okej. To tyle ul pomarańczowy. Sprawdzimy, co się dzieje w ulu żółtym. Ten ul nie dostał dodatkowego korpusu, ponieważ jest w mojej opinii zbyt słaby, żeby dostał kolejny korpus. Bynajmniej tak było tydzień temu. Nie widzę z zewnątrz większych zmian w aktywności. Nawet postanowiłem zmniejszyć mu wylotkę, żeby uchronić ten ul przed ewentualnym rabowaniem, przed rabunkiem z sąsiednich uli. Więc za chwilę zobaczymy,
co tutaj się dzieje. No, tak jak już widzę, postępów zbytnich nie ma, co nie jest dla mnie rzeczą zadowalającą. Zaraz zobaczymy na dole. Tutaj jest podobnie. Odbudowa nie idzie zbyt dobrze. Jest, no wręcz powiedziałbym, marnie nawet. Zastanawiam się teraz, czy nie będę musiał tego ula połączyć i zazimować. Bo jak dalej tak to wszystko postępuje, to może się okazać, że nie będzie w stanie przezimować. Chociaż tu, jak widzę, buduje prosto. Nie wiem jak dalej, zaraz zobaczymy. Jest duży zapas miodu tu na dole, w dolnym korpusie. Zobaczymy, co się dzieje tutaj w tych... Mimo że tu był czerw, nie ma go. Znowu pojawiają się mateczniki. A czy coś tu jest? Zaraz zobaczymy. W tym... Ten jest pusty, tu nie ma nic. Tutaj ten też pusty, tu też nic nie ma. Czyli to takie tylko mateczniki w razie W, że tak mówię. Tutaj kolejne mateczniki. Tutaj to samo, ale puste, nic w nich nie ma. Ten tutaj, zaraz zobaczymy. No tutaj w jednym było. Było mleczko. No cóż, wszystko wskazuje na to, że ten ul wciąż próbuje się ratować. Chociaż tu widzę jajka. Są. W niektórych komórkach są jajka. I to jest po jednej sztuce. Gdyby to były znoszone przez robotnicę, może mogły być po dwa. Chociaż nie. Nie. Są miejscami po dwa. Po dwa jajka w jednej komórce. No więc to nie jest dobry znak. To nie jest dobry znak. No ten ul od samego początku coś nie bardzo sobie radził. Miał jakieś kłopoty.
Najpierw czerw trutowy. Teraz nie wiadomo co to jest. Mnóstwo mateczników. Wszystkie puste. Ale są różne zasoby. Jest nektar, jest pyłek. Nie wiem co myśleć. No ale przyjmuję taką taktykę jak do tej pory. Nie ruszam. Zostawiam. Niech natura sama próbuje naprawiać sobie to, co uważa, że jest złe. Tutaj wstawimy też pustą ramkę. Dobra. Nie będziemy tutaj więcej im przeszkadzać. I tak już są zestresowane. Dołożymy korpus drugi. I tak niech sobie dalej tutaj tworzą, co tam uważają za stosowne. Może jakoś się uratują. Zerknę tylko tutaj na górę, czy w tej ramce z czerwiem, którą włożyłem, są jajka. Muszę lekko przesunąć. Tu jest nawet czerw. I tu jest go dosyć sporo. Tutaj to samo. Są też i jajka. Zastanawiające. No ten ul jest wielką zagadką. Wielkim eksperymentem i wielką zagadką. Cały czas jest to jedna wielka zagadka. Zobaczymy. Niech dalej tu pracują. Co będzie, to będzie. To na tyle, jeśli chodzi o nasz eksperymentalny ul. Zajrzymy, co się dzieje w białym, ostatnim ulu. Tutaj mogę się spodziewać w tym ulu, że odbudowa będzie szła o wiele lepiej niż w tych sąsiednich, bo jak to już wielokrotnie wspominałem, ten ul od samego początku był bardzo silnym ulem. Królowa czerwiła bardzo dobrze. Jestem przekonany, że wciąż to robi z bardzo dobrym rezultatem. Tu tylko szybko na górę zajrzę, czy ta ramka z czerwiem została wykorzystana. Odbudowa już się zaczęła tego korpusu.
kolei wszystkie ramki są już częściowo zabudowywane. No są też nieźle poprzyklejane, jak widzę. O, ta rameczka mnie interesuje. Zasklepiona jest okrutnie. Oblepiona miodem i młodym czerwiem dookoła. To dobry znak. To znaczy, że pszczoły pracują bardzo intensywnie. Dają sobie radę. Doskonale. Pracują jak trzeba. Pożytek z kolejnego korpusu robią dobry. I to mnie bardzo cieszy. Szybciutko zajrzymy tylko na dół. Jak sytuacja wygląda na dole. Jeśli mi na to pozwolą, bo już widzę, że to są pszczoły, które lubią się bardzo bronić przed tym, żebym ja tam do nich zaglądał. Więc może nie będziemy sprawdzać im dokładnie wszystkiego, tylko tak szybciutko rzucimy okiem. Kładę te korpusy na ten dodatkowy, żeby było mi łatwiej zaglądać i żeby nie gnieść pszczół przy okazji. Ja no muszę zabrać trochę tego dzikiego wosku, bo całkowicie nie mogę patrzeć w te ule, tak są pozaklejane, więc muszę tu podebrać ten dziki wosk. Mi się to oczywiście nie podoba, ale no cóż, nie mam innego wyjścia. No to jest ciekawe, bo zaraz mnie zaczną tutaj atakować. No ale jak już mam otwarty ten korpus, no to już niestety muszę to zgarnąć. Nie. Trzeba będzie zamknąć, bo nie mogę się tutaj narażać na zbytnie za duże ukąszenia. A są w takim nastroju, że mogłybym je całkiem nieźle poczęstować. Więc nie będę im przeszkadzał więcej. Jak sobie robią, zajrzymy do nich za tydzień. Jestem pewien, że zrobią pożytek z tego korpusu doskonale, bo działają bardzo szybko i bardzo dobrze im to idzie. Ok. To tyle, moi drodzy, w dniu dzisiejszym. Przejrzałem po raz kolejny moje ule, żeby sprawdzić, czy szczególnie, czy te dodatkowe korpusy, które dołożyłem tydzień temu, są używane w różnym stopniu, ale zarówno pomarańczowy ul, jak i ten z brzegu biały zaczynają go wykorzystywać, także myślę, że jeśli pożytek będzie dobry, to te korpusy będą
zabudowane może w przeciągu tygodnia, może troszeczkę więcej, więc zobaczymy to następnym razem, jak postępował rozwój w tych rodzinach. Środkowy ul, no muszę powiedzieć, że nie radzi sobie dobrze, nawet bardzo słabo, bo dzisiaj już nawet widziałem w komórkach po 2 jajka, więc to już nie pokazuje, to pokazuje nam, że sytuacja nie jest zbyt dobra. Będę szukał jakiegoś rozwiązania, co z tym ulem zrobić. Na razie jeszcze mamy środek lata, więc może coś z tego jeszcze wyniknie. Jeśli nie, trzeba będzie podratować ten ul albo po prostu go wykorzystać do wzmocnienia dwóch sąsiednich uli. To tyle na dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam wszystkich oglądających i do zobaczenia następnym razem. Cześć!